Witamy wszystkich serdecznie. Tak, witamy wszystkich serdecznie. Witamy was w kolejnym odcinku Zasłuchanych. Jest ze mną oczywiście Maciek i Tomek. Jesteśmy. Tu się nie nagrało, tu się nie nagrało wcześniej pewne oszustwo, no ale wyszło. A to Essen, to było Essen, nie o mnie? No na pewno. Tak. Także słuchajcie, moi drodzy, my witamy was w kolejnym odcinku Zasłuchanych. Mamy już wybudowane z Maćkiem nasze tematy tygodniowe, weekendowe. Ja tak. Mam coś związanego z Essenem, Maciek ma coś związanego z Applem i dzisiaj właśnie będziemy ogarniać Maćkową. A ja jutro... będę dyktował. Tak, a jutro u Maćka będzie, będę ja dyktować to, co jest związane z Tomkiem. Mogę więc być? Ja myślę, że tak, że to jest tutaj zamknięte, zamknijmy, dzień dobry. Także cóż, Maćku, ty nam dzisiaj tłumaczysz. No więc, to zapraszam, proszę bardzo do budowania. Ja do jedynki, to nie ma znaczenia, słuchaczy. Dobra, to ja słuchacz dwa. No to ja dobra, budowanie sobota, gotowi. Dzień dobry. Także zanim Maciek nam też zacznie tutaj tłumaczyć, zapraszamy was oczywiście na G2A, gdzie z naszymi kodzikami macie taniej, także wszystko macie tam w opisie. No i Maćku, czyń honory, jakie wełny. Tak, no dobrze. Czy jakieś bloki, więc bo nie bierzecie wiem. Tak, żółty beton, biały beton. Beton. Wpiszcie sobie wyszukiwarkę beton. No. Żółty beton, biały beton. No. Żółty beton, biały czerwony beton. Beton. Mhm. Jasno niebieski beton. Jasno niebieski beton. Jasno zielony beton. Jasno zielony beton. Czarny beton. Ale kuźwa, ten co budowałeś? Czarny beton i dębowy przycisk. O. Dobra. Czekaj, dębowy przycisk. No dębowy przycisk. Dębowy przycisk, no. Już się boję. Jesteście gotowi? No, stoję na środku. Więc stajecie tak, żebyście widzieli przed wami ścianę żółtą. Mhm. No. I teraz tak, jak macie środek, to po stronie diamentowej i po stronie złotej dajecie po raz, jakby wiecie o co, raz po, obok tych niebieski beton, blok niebieskiego betonu. Po prawej i po lewej od środka. Dobra. No dobra. Dobra. Teraz jakby od przodu tego bloku, czyli patrząc na ścianę złotą, ale mając ścianę zieloną za sobą, no. Dołączacie po czernym bloku do tego niebieskiego bloku. Czyli na z jednej strony, nie na środek, nie, z przodu. No, wysuwasz ten blok jakby. Powiedzmy, że mam. Pamiętajcie, że możecie podać tylko tak, jak właśnie pisali widzowie, trzy razy. Ja nie. Także mam uwagę, Wojtka. Tomek, to jest twoja druga podpowiedź. No dobra, na przód tego niebieskiego mam postawić czarne. Tak, tak, na tym samym poziomie. Z jednej, dobra. W sensie od, do tego jednego niebieskiego i tego drugiego niebieskiego. No okej. Okay. Ja już widzę budowlę Tomka w głowie. Ten niebieski wznosicie po jednej i po drugiej stronie na raz, dwa, na cztery. Na cztery do góry. Poczekaj, cztery, łącznie ale cztery. Łącznie cztery ma być, czy cztery plus ten podstawę, bo... Cztery plus podstawa, czyli łącznie pięć. Czyli pięć, no to tak mów. To dobra. Wojtku, zapytałeś raz. Ale halo, to nie... No, sorry. To tłumacz dokładniej. Dobrze, teraz tą górę, te dwa patyki no. Łączycie ze sobą na środku, tylko nie, że wyżej blok, tylko na samym poziomie, żeby to była równa linia. Co ty, żeś za kolesia to zrobił? Teraz, czekaj, czyli nogi. Łączę po obydwu stronach, tak? To jest moja druga podpowiedź, tak? To jest trzecia podpowiedź. No to odpowiedź teraz, jak już wykorzystałem. Ja się nie no, łączysz na środku to. Aha, tylko. Tomek, no to powiedział przed chwilą, zmarnowałeś podpowiedź. Teraz, piętro wyżej, kładziecie czarny, czerwony, czarny. Na tym poziomie czarny, jakby niebieskiego, czarny. Na tej samej linii, tak? No dobra, jakby na to kładziecie. Teraz kładziecie rząd. Dwa rzędy jakby w górę, zielonego jasno, jasno-zielonego. Esten już zrobił, ty już czuję. Okej. To tak kutwa jest. Dobrze, i teraz na poziomie tego zielonego, na tym drugim poziomie zielonego, dajecie w stronę diamentową i w stronę czerwoną, raz, dwa, trzy, po trzy bloki białego. Takie paski muszą wyjść jakby. Bloki, Jezus Maria. No dobra, ja już widzę, że to jest jakaś postać, ale jak i teraz, to będzie dalej, to... od bloku diamentowego, jak macie te trzy paski, to na tym czwartym kwadracie, na tym trzecim bloku, dajecie od spodu czwarty blok jakby. Biały? Biały, tak. No dobra. No nie mówiłem, żeby inny, to biały, tak. Od strony czerwonej robicie to samo, tylko że w górę blok jeden. Mhm.
I like a little bit makaryna. Ja myślę, że ja najsuper budowanie makaryna. To jak na... Nie wiem. Dobra. Teraz idziecie na środek tego, tej swojej budowli, na to, nie, na to zielone całe, cały kwadrat, powiedzmy. No. I na sztukę tego kwadrata dajecie znowu na środku w górę jedną kostkę białą. Dobra. I teraz dajecie znowu piętro wyżej jedną zieloną. Okej. Okay. Dobra. Od tej zielonej w stronę diamentu i w stronę czerwonego i po jednym bloku, na tym samym poziomie. Nie wyżej, nie niżej, tylko na tym samym poziomie. I teraz... Ale też zielonej, tak? Nie, białej, białej. Dobrze, kolor. Białej, tak, białej. Co to jest? To jest. I teraz, jak macie już jakby takie, no, w sensie w te dwie strony, to teraz od strony diamentowej i od strony czerwonej idziecie białym tym czymś do góry, w sensie do góry na dwa. I potem połączycie to na górze i w środku wypełnić, to będzie głowa. To jest głowa. I w środku też mam wypełnić wełną, znaczy białym. Tak, no wychodzi i to, a ten zielony kwadrat jest jakby jadaczka. Widać to, czy tego nie widzisz, SM? No, ja widzę. No Wojtek to widzi, no. Dobra. Dobra, teraz na samej górze tego kwadratu robicie rząd, po prostu rząd żółtego betonu. Okej. Okay. Masz? No ja mam. No. Dobra. I teraz bierzecie przyciski i od strony, skrajnej strony bloku diamentowego i czerwonego na środku dajecie przyciski. Taki Alfred. Koniec. To jest koniec? Tak. Okej. No dobra. No, no to wracamy. Ja nie wiem, czy mi to dobrze wyszło. Ja też nie wiem, ale się zapakało. Dobra, to najpierw pokażę moje. Twoje jest niebieskie. Czyli tu. Tak? No niebieskie to? W dół, tak. Wojtek, zobacz może ty, czy dobrze się zrobiło. Mam dobrze... Nie mam dobrze. Boże, ja mam nogi inaczej zrobione. Ej, ale to ja... Ale... ja wiem, co jest u mnie, ja mam nie tak. Lewą ręką... No to czekaj, lewą Tomusz, czekaj, mam czekaj. Źle, mam to nogi otwieramy. Zrobione. Uwaga. No, u mnie się... Tomek! Co to się wykaczyło u Wysena? Tomek, masz za wysoko oczy. Mówiłem na środku. Ja też mam za wysoko oczy. Nie, nie mówię na środku. Wojtek też ma za wysoko. Maciek, bo odpowiedziałeś, że... Od górnych no nieważne, krawędzi, od górne... diamentu. Dobra, nieważne, tego. Ale oczy to możemy sobie potraktować... A dlaczego? A to, co to ma wspólnego z Apple? To jest Steve Jobs. O Boże Święty! Co? Boże! Ktoś to słyszał? Boże! Przecież on się biedny w grobie przewróci, jak to zobaczy. Macie. No co? Nie mogłeś iPhone'a zrobić. Nie, bo to było oczywiste. Ale patrzcie, mój jest w biegu. Tylko, że ma nie, stopę drugą. Twój ma jakąś dysmuzgię płaskostopią. A Wojtek, czekaj, co u ciebie się u mnie oczy, ja mam oczy za wysoko, bo ty to za tak... Za wysoko oczy masz bo tylko, bo ty powiedziałeś to tak, jakby te oczy miały właśnie być wysoko. Tak, no tak powiedział. Że powiedziałeś jakby na ostatnim... Z górnej krawędzi... Tak, z górnej białej wełny chyba, czy tamten. No to nie chodziło mi o ten środek jakby tego białego. Dobra, to ja... To Wojtek ma punkt. Czyli ja mam punkt. Tak. Yeah, bitches. Ale jak zobaczycie moje, to... No to będzie u mnie jutro, czekaj. To... Też mam punkt. To będzie... Bo ktoś zrozumiał. No, także... No oprócz tych oczu, ale to tam to jest taki mały mankament, gdzie... Znaczy ja bym Esenowi w sumie też dał punkt, gdyby... No co, nie, no mój jest w biegu, mój jest taki fajny, patrz. Nie, no u Tomka jakby... Masz nogę jakby... Jakby on... tutaj ten tył zrobił tak, ale jak być powinien. Ale ładny Steve Jobs, czy nie? No, taki... Chcecie, mój jest oryginalny. Ale taki, tak oryginalny jak tegoroczne to, iPhony. Wpadliby się na to, że to jest Steve Jobs, czy nie? Nie. Ale to wiesz co? To ty źle... Ja mu chciałem dać okulary, nie. Tylko nie miałem okularów zrobić. Ale to ty go źle zrobiłeś, bo on tu powinien dlaczego? Mieć golf. Że on zawsze w golfie chodził. Ty, no halo, powinno być tak obudowane, o... Jako golf. To weźmy tego dzyndla z przodu, o. No nie, bo teraz ma dziurkę trochę od Tommy. Teraz ten, no właśnie. No, nie, ale jest taki ładny Steve Jobs. A czemu żeś okularów mu nie zrobił? Tylko Tomek, nie wiem, jak to zrozumiałeś, kto żeby te nogi... Przecież mówiłem na ścianie czerwonej, ścianie diamentowej.
Ja myślałem, że one mają tak właśnie na skos iść, bo... Właśnie nie, no, przypowiedziałem na środku, od strony środka prawej i lewej, no. To ja bym powiedział łączyć z środkiem, potem powiedział skasuj środek, a dobra, a ja właśnie jest, jeszcze nie mam wprawy w tłumaczeniu. Mój jest nadzieję, oryginalny. Że... Bo ty co ty mu robisz? Co mu okulary dodać, ale nie mogę. Właśnie ja nie wiedziałem, jak te okulary zrobić, więc... Boże, wyrzekamy sobie... Tak? No to ja robiłem inaczej. Ale tu się nie da postawić, no i patrz, ja tu nie mogę Wojtek, postawić to zrób inaczej, patrz sobie, tak, zrób tak i teraz... Tomek! No co? To jest Steve Jobs, jak zobaczył tegoroczne iPhony. Nie, to jest Stępień. Aż młodszy za... Ej, ale wiesz co, ja myślę, że Estem musi też budować chyba, Wojtek. On też musi robić swoje budowle, koniecznie. No, to było... Ja wam powiem tylko tyle, że moje będzie bardziej skomplikowane, ale to już w następnym odcinku, no, Maćka, super. Jutro. To czekaj, to idziemy czyścić, poczekaj, także, poczekaj. Tylko czekaj, poczekaj, właśnie, żebyś... Ja wyczyszczę te... Żebyś Wojtka nie wyczyścił. Czyszczenie słuchacze, no to to. Tak. Słuchacze od razu, tylko te przyciski jeszcze trzeba tutaj pozbierać. No, także moi drodzy, kolejny odcinek No czemu, że się to ten... Aha. Dobra, czekajcie, wyjdę stąd. Także słuchajcie, kolejny odcinek zasłuchanych ogarnięty. Ale się, wiesz, jak się uśmiałem jak nigdy. Się, wasza reakcja była bezcenna, było, nie? Było a kto to jest? Co to ma wspólnego? No, ja znaczy, ja wiedziałem, że na pewno... Ja na pewno wiedziałem, że jakiś koleś. I tak na początku, w sensie Tim Cook... No chyba... Ja myślałem, znaczy, ja myślałem, że to jest... jak taki na słuchawki, nie, czy ja myślałem, nie? Ja myślałem, że to jest ten Steve Cook... Boże, nie Steve Cook, Chryste Panie. Jak on ma? Tim Cook. Tak mi się wydawało, głowy ale... nie było, to był stojak. No, także ciekawie... Nie myślałem, że właśnie Apple ma jakiś stojak na słuchawki, czy coś w tylu, nie? Także ciekawie i no dobra, sympatycznie. Dobra, fanboyny jestem, nie pytam. Natomiast w następnym odcinku Maćka ja będę tłumaczyć i zobaczymy, jak panu pójdzie. Na pewno budowla jest dużo większa, bo jest na 12 do góry i jest bardzo obszerna, więc zobaczymy, co wyjdzie. Także słuchajcie, my wam za dzisiaj wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to pamiętajcie zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, wpadajcie też na wszystkie SM-ki, czyli social media. Dziękuję również wspierającym mój kanał, a ze mną byli Tomek i Maciek. Byliśmy. Także co? Do usłyszenia jutro. Pa, pa. Pa. Pa.